Elo mordy i wariaty, zapomniałem wam pokazać zdjęcia Jano z wersji japońskiej. O tu patrzcie jaki przystojni, aha, dobra, wracamy do odcinka. Nara. Jakby to mogę powiedzieć, ta sekwencja w ogóle ciekawiej wygląda właśnie w tej wersji niż w wersji na PS1, moim skromnym zdaniem. Coraz bardziej chylę się zdania, że wersja na PS2 naprawdę jest o wiele lepszą wersją niż to, co mieliśmy w wersji na PS1. Aha, fajnie, dobra, myślałem, że doskoczę. Znaczy, nie mówię, że wersja na PS1 jakoś wyjątkowo zsiepa łęcie czy coś, ale po prostu, mimo że to było moje takie dzieciństwo, bo nie ukrywajmy, ja najwięcej się zagrywałem w wersję na PS1, potem, wiadomo, w międzyczasie była wersja na peceta. I dlaczego ja w taki sposób lamię, chciałbym wiedzieć. No ale widzicie, jednak czasami niektóre rzeczy, nawet takie nostalgiczne, potrafią troszeczkę, no, zmienić się w taki trochę, może nie w bardzo jakoś super negatywny sposób, ale jednak. Ciekawostka, w wersji na Nintendo 64 właśnie w tamtej sekwencji, albo podobnej w zasadzie sekwencji, raz mi się Jano zbugował do takiego stopnia, że on jak chciał doskoczyć na tamtą platformę, na której teraz on stoi, to po prostu spadł w dół, przeniknął przez nią, nie? Spadł sobie w dół i sobie przez nią przenikł. No i tutaj mamy już jakby finału tego całego starcia między nami a Jano, bo w zasadzie to nie można go nazwać nawet bossem, bo to jest bardziej taka potyczka na zasadzie ścigaj mnie do samego końca. Jezu, te odgłosy Jano są mega przerażające. I tak mówi to koleś, który w zasadzie grał w takie gry jak Outlast i tak dalej, ale naprawdę to jest mega przerażające, jakie on z siebie odgłosy wydaje. No i zakopał się teraz pod ziemię ze wstydu. A bardzo dobrze ci tak, frajerze, jeden za 2 złote. Właśnie to mnie bardzo zastanawia, dlaczego my żeśmy pokonali Jano? To był tylko wyścig i w zasadzie druga sprawa, jak my żeśmy go wygrali, skoro on się od razu zapadł pod ziemię i prawdopodobnie już tutaj był. Dobra, nie mam pojęcia, może w jakimś tam stopniu się nam poddał i swoją drogą, jak słyszycie wiercenia, to sorry, ale sąsiedzi o góry znowu muszą wiercić. Dobra, mamy tutaj teraz wybór. Chcemy skarb albo nie chcemy skarbu? Oczywiście, że chcemy. Wyjebane jajca. Kochani, dziękuję za oglądanie Raymana 2 Revolution. Mam nadzieję, że ten let's play wam się podobał i był w sposób ciekawy, jak i informatywny był prowadzony. Rayman ma górę złota, zostawił wszystkich i ma wyjebane jajca. Dosłownie. Chciałbym, żeby to była prawda. Znaczy, technicznie nie chciałbym, bo Revolution mi się bardzo fajnie prowadzi, taka bardzo fajna wersja. Aczkolwiek, no mówię, wersja na PS1 była pozbawiona tego wyboru, więc szkoda, że w wersji na PS1 pozbyli się tego, więc nie, skarb nie należy do mnie. No treasure for me. Dokładnie, no treasure for me. I ten nietoperz, Jezus Maria. Jeszcze jakby to był jakiś boss fight z nim czy coś. Okej, okay, let's go! Oh,
made the right decision to serve this. Here. This is the elixir of life. Guard it preciously. Thanks. No, więc Jano nas tutaj zachwalił, powiedział, że dobrą decyzję podjęliśmy i tyle w zasadzie. Podjęliśmy dobrą decyzję, biorąc eliksir życia. W ogóle co to jest za logika? Boli cię żołądek i pijesz eliksir życia. Co nie lepiej jakąś, nie wiem, herbatę w świecie Raymana czy coś, chociaż pewnie coś takiego jak herbata nie istnieje. I jak widzicie, do jaskini złych snów już nie możemy wrócić. To była tylko jednorazowa przygoda w tej wersji. Ale no, w wersji na PS1 z kolei Jano nas wyśmiewał z powodu tego, że chcieliśmy eliksir życia, że zamiast skarbu wybraliśmy eliksir życia, więc tutaj chociaż Jano ma jakieś resztki rozumu, nie to co w wersji na PS1. Tyle ode mnie, a teraz będziemy musieli wracać na menhirowe wzgórza. O, możemy sobie zagrać w bonus. Okej, to grajmy w bonus w takim razie. Nie pamiętam, czym się tutaj spamowało. Jakąś nagrodę możemy dostać. Kurde, nawet nie wiem, czym tutaj się spamuje. Nie, moi drodzy, nie wiem. Ciężko mi jest tutaj w ogóle spamować jakimkolwiek przyciskiem. Dobra, wracamy z powrotem. No dobra, to wracamy z powrotem. Jak widzicie, tam po drodze udało mi się zdobyć jeszcze jednego luma, którego z jakiegoś powodu ominąłem. Więc czas zobaczyć, co tym razem będzie na nas czekać, dając eliksir Clarkowi. Here, Clark. Here's the elixir. Thanks, little buddy. Wow! Now I can go crush a whole bunch more pirates! Cool, but put me down first, okay? Tak, tej sekwencji również nie było w wersji na PS1. I nie jest to żaden ekskluzyw ani nic, tylko po prostu jest to sekwencja, która była... Znaczy, w sensie nie jest to ekskluzyw dla Revolution, bo jest to ekskluzyw praktycznie dla każdej innej wersji poza Rayman 2 na PS1. Również ta sekwencja troszeczkę się różni. Żeby nie powiedzieć, że jakoś super mocno, ale troszeczkę się różni. No to jest troszeczkę uciążliwe łapanie się tych fioletowych kółek. To mogę przyznać. W tej wersji. Aczkolwiek da się przyzwyczaić, myślę. No trochę przesunęli, że tak powiem. Klatkę, bo ona była wcześniej troszeczkę niżej niż teraz. No i dawaj, kurde, Clark. Dawaj. Niszcz. Co musisz zniszczyć? A, i tak jak w wersji na... W zasadzie na każdą inną wersję poza PS1, tutaj Clark nawet do nas nic nie mówi, tylko po prostu se stoi. Bo w wersji na PS1 by się z nami pożegnał i by powiedział, że się później zobaczymy.
No ale niestety tutaj Clark jest niemiłą personą i się nie chce z nami żegnać. Akurat ta sekwencja była normalnie w wersji na PS1. Jest chyba nawet podobna, tylko że wiadomo, ulepszona graficznie. Jak ja zniszczyłem tę klatkę? What the fuck? Znaczy dobra, może nie jest taka sama jak na PS1, ale jest bardziej wzorowana, wiadomo, wersją PC-tową, bo w końcu można by to powiedzieć, że to jest taki swego rodzaju remake. Przygód Raymana z komputerów. Dawaj, lecimy w górę. Uwaga, uwaga na skały. One potrafią być upierdliwe. Ale tutaj gra zwolniła, ja pierdzielę. O kurde, ale to będzie ciekawa sekwencja, nie? Ze spadkami FPS-ów. Dobra, uwaga. Uwaga. Kurde. Mogłem Jezu, ja zapominam cały czas, że ja mam tego speeda, mimo że ja go namiętnie, kurde... Dobra, mimo że namiętnie lubię nim spamować, to zapominam cały czas o tym. Widzicie, to jest przyzwyczajenie z wersji na PS1. Dokładnie, tak to powinienem zrobić. Swoją drogą, tutaj byłby lumek o wartości 5, ale... No niestety nie w tej wersji. Nie w tej wersji gry. Ale tu już nam niedużo brakuje, w przeciwieństwie do tego, co było na początku, tutaj nam bardzo mało brakuje. Bo w zasadzie wtedy nawet poziomu nie ukończyliśmy. To całe Yahoo bardzo mi przypomina Klonoa, wiecie? I chodzi mi o tą wersję na Wii, która miała dubbing. The Magic Well. Nie, ja nie chcę iść do The Magic Well. Okej, w każdym razie musimy teraz zacząć... What? Tak jest tutaj. Tak, już wiem, co tutaj będziemy musieli zrobić. A, to już pamiętam. Tutaj rakietka będzie. To było wyżej, tak, wyżej. Tutaj rakietka będzie na nas czekać. Czekajcie, gdzie ona jest? Tutaj chyba będzie, co nie? Jakoś na początku. Tak! Jest! Szkoda, że ta muzyczka nie leci w sumie. Rakietki. Proszę państwa! Nie ze mną te numery. Kurde, powiem wam szczerze, zapomniałem, jak ten poziom się nazywa. W wersji polskiej, tak szczerze. No ta. Oczywiście. Sklepienie. Tutaj w ogóle w wersji PC-towej byłyby 4 klatki. A w wersji na PS1 chyba 6, coś takiego. Dla osób, które mają arachnofobię, to będzie jeden z najgorszych poziomów. Serio. Nie dość, że ten zasrany pająk ma tyle HP, to jeszcze on jest kuźwa mać szybki. W tej wersji gry. Przynajmniej. O, i fajne okno tutaj jest. W sensie, dobra, może nie okno, ale fajna taka dziura. Która, wiecie... No, pokazuje troszeczkę więcej, niż powinna. O, kurde, przy okazji jedną klatkę tam jakąś zniszczyłem. Najlepiej z tym pająkiem walczyć, jak macie, wiecie, upgrade z życia, bo to się najbardziej opyla.
No ale jakbyście się pytali, ten poziom nie jest jakoś długi. Uwierzcie mi, on jest dosyć krótkawy. Nie wiem, ile dokładnie ten poziom ma sekcji. Chyba on miał 3, tak, 3 sekcje miał. No to widzicie, dosyć krótki poziom. Dobra, uciekliśmy przed pająkiem. Haci w D, gościu.